dzisiejszym wydaniu pokażemy nowy dom kultury na Zasolu i powiemy o pomyśle na zagospodarowanie kolejnego miejsca na tym osiedlu. Powiemy o wizycie głowy państwa w Oświęcimiu, poinformujemy o wysokim miejscu Oświęcimia w rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, zaprosimy na regionalny festiwal kodowania, zapowiemy nowe projekty Fundacji Miasto Pracownia, a także przypomnimy o lokalnym programie osłonowym dla tych osób, które wymieniły źródła ciepła, a mają trudną sytuację materialną. Miejsce przy ulicy Obozowej, gdzie kiedyś był budynek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zmieniło się nie do poznania. Teraz stoi tutaj nowoczesny osiedlowy dom kultury. Jego budowa rozpoczęła się w ubiegłym roku. Inwestycja kosztowała blisko 4 600 000 zł, a miasto pozyskało z funduszy unijnych na ten projekt około 3 milionów zł. Prace związane z budową osiedlowego domu kultury na Zasolu dobiegają powoli końca. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców i osiedla Zasola, ale myślę, że i także inne osiedla, inni mieszkańcy będą z tego korzystać. Chcemy tutaj stworzyć bardzo ciekawą ofertę zarówno właśnie dla dzieci, dla dorosłych. Dom będzie prowadzony przez Oświęcimskie Centrum Kultury, czyli jest to gwarancja tego, że będzie się tutaj naprawdę dużo działo, będzie mnóstwo ciekawych ofert. Prace trwają, jeszcze są już na ukończeniu prace budowlane, ale przed nami jeszcze wszystkie prace związane z wykończeniami dotyczące właśnie wyposażenia czy instalacji komputerów i mam nadzieję, że te prace jeszcze potrwają kilka miesięcy. Oczywiście są jeszcze prace odbiorowe, więc początkiem przyszłego roku będziemy mogli już wszystkich mieszkańców zaprosić do funkcjonującego osiedlowego domu kultury na Zasolu. Budowa obejmowała wyremontowanie istniejącego PEC, a następnie dobudowanie do niego nowego skrzydła. Obok są miejsca postojowe. Teren przed budynkiem jest wybrukowany i oświetlony. Zamontowano też estetyczne ławki i monitoring. Ale to nie koniec naszych pomysłów na Zasole. Dlatego przygotowaliśmy rozbudowę parku na Zasolu. Ten park, który się cieszy ogromną popularnością, kiedy faktycznie są piękne, ciepłe dni, mnóstwo osób odwiedza ten park i tam spaceruje, przebywa i chcemy właśnie tą przestrzeń rozbudować o kolejne elementy, wykorzystać ten potencjał, który jest jeszcze tej przestrzeni wolnej, tej łąki, stworzyć tam taką ofertę parkową na swój sposób, z jednej strony z wysokimi drzewami, właśnie wzdłuż ścieżki, która doprowadzi aż do przystanku na łączniku ulicy Obozowej i Więźniów Oświęcimia, ale też i taką właśnie otwartą polanę, gdzie będzie można organizować różnego rodzaju wydarzenia, czy to właśnie z okazji Dnia Dziecka, czy Dnia Sąsiada, przecież tutaj jest właśnie od wielu lat organizowane to wydarzenie. Więc chcemy rozpocząć kolejną inwestycję i tą przestrzeń wykorzystać. Także na Zasolu wiele się dzieje, już nie mówiąc o drogach, które są tutaj realizowane. Cieszę się bardzo, myślę, że wspólnie z mieszkańcami, że te inwestycje dobiegają do końca i pozwolą właśnie tutaj stworzyć ciekawą, bogatą ofertę dla mieszkańców Zasola i nie tylko, wszystkich mieszkańców Oświęcimia. 4 października prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przebywał z wizytą w Oświęcimiu. Najpierw w starostwie powiatowym spotkał się z samorządowcami powiatu oświęcimskiego, a następnie o godzinie 17:30 przed Oświęcimskim Centrum Kultury z mieszkańcami ziemi oświęcimskiej. Oświęcim zanotował wysoką pozycję w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów liderzy inwestycji prowadzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Z 22 miejsca wskoczył na pozycję 11 w kategorii miasta powiatowe, w której sklasyfikowano 267 samorządów. W tegorocznym zestawieniu obejmującym lata 2015-2017 średnie wydatki w przeliczaniu na mieszkańca na inwestycje w mieście wyniosły 950 zł. Tak wysokie wydatki inwestycyjne były możliwe dzięki pozyskaniu pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych. Miasto stara się też zwiększyć dochody własne. W Oświęcimiu powstają nowe firmy, a te istniejące poszerzają działalność. Rozwój turystyki jest dzisiaj jednym z ważniejszych elementów gospodarki miasta. W okresie objętym rankingiem rozbudowano krytą pływalnię, rozpoczęto budowę hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, która niedawno została oddana do użytku. Powstał park na osiedlu Zasole, rozpoczęła się budowa osiedlowego domu kultury, zmodernizowano wiele dróg. Z myślą o osobach starszych przebudowany jest dzienny dom pomocy, aby do
dostosować go do opieki nad chorymi m.in. na Alzheimera. Obok dworca miasto buduje parking wielopoziomowy typu Park and Ride. W latach 2015-2017 miasto wspólnie ze spółkami miejskimi przeznaczyło na inwestycje blisko 226 milionów złotych, w tym ponad 66 milionów to pieniądze z funduszy zewnętrznych. Miejska Biblioteka Publiczna organizuje regionalny festiwal kodowania pod hasłem Śląsk koduje Małopolskę. O szczegółach opowie Anna Owczarek. 8 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książka w Oświęcimiu odbędzie się regionalny festiwal kodowania, na który biblioteka otrzymała grant z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Festiwal odbywać się będzie pod hasłem Śląsk koduje Małopolskę, a że ma charakter regionalny, a jego celem jest sieciowanie miłośników kodowania, zaprosiliśmy do współpracy dwa lokalne kluby kodowania z Żor i Bojszów, reprezentujących województwo śląskie. Festiwal odbędzie się w dwóch turach, w godzinach dopołudniowych dla grup zorganizowanych, natomiast w godzinach popołudniowych dla indywidualnych osób na zapisy. Uczestnicy festiwalu wezmą udział w warsztatach z drukowania w 3D, warsztatach z robotyki z M-Botem, Lego Mindstorm oraz Ozobotami. Spędzą czas na magicznym dywanie, odwiedzą salon VR, zagrają w Scotty Go, a w CyberZone obejrzą pokazy cyborgów. Miłośnicy Lego znajdą również coś dla siebie w strefie zalegowanych. W strefie Offline Zone zaprezentujemy maty do kodowania, roboty Photon oraz roboty Dash. W RoboCafe uczestnicy posilą swoje ciało, a zaproszeni goście będą mogli zaprezentować swoje oferty. Swoje stanowiska także przygotują lokalne kluby kodowania z Żor i Bojszów. Całe wydarzenie zakończy przygotowana na tą okazję Robonocka, która odbędzie się 12 października. Robonocka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Młodzi uczestnicy wpadną w wir kodowania, programowania i drukowania 3D, a warsztaty poprowadzą dla nich specjalnie zaproszeni goście z branży IT. Fundacja Miasto Pracownia pozyskała z budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego pieniądze na organizację ciekawych projektów. Zaprasza mieszkańców do udziału w swoich działaniach. Fundacja Miasto Pracownia przygotowała bardzo szeroką ofertę dla mieszkańców na jesień. Za oknem jest szaro, buro i ponuro, przynajmniej dzisiaj, więc zachęcamy Państwa, żeby wieczory spędzić z nami przy twórczym działaniu. Już w październiku zaprosimy Państwa na warsztaty finansowane przez Urząd Miasta Oświęcim i tutaj zachęcimy Państwa do stworzenia wspólnie z nami podkładek pod kubki i zachęcamy też do skorzystania z naszego doradztwa kreatywnego. W każdą drugą środę miesiąca spotykamy się tutaj z mieszkańcami, którzy mają pomysł na inicjatywę i chcą wcielić ją w życie przy naszej pomocy. Więc zachęcamy, żeby nas odwiedzić. Jesteśmy tutaj 10 października od 17.30 do 19.30 i czekamy na Państwa pomysły i inicjatywy. W październiku nadal kontynuujemy projekt budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego, który się rozpoczął we wrześniu i w październiku mamy dwa kolejne warsztaty z tego cyklu. Będziemy robić lampy i będziemy projektować i konstruować półki. Półki wykonamy z drewna pod okiem stolarza, a lampy będziemy tak kreować, żeby pasowały do naszego wnętrza i do naszych upodobań. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował lokalny program osłonowy dla najuboższych mieszkańców miasta, który obejmie możliwość uzyskania dofinansowania do zwiększonych kosztów ogrzewania wynikających z trwałej zmiany źródła ciepła w mieszkaniach. Chodzi o jeden z systemów ekologicznych, takich jak ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Program jest wieloletni i obowiązuje od 1 października 2018 roku do 31 marca 2023 roku. Lokalny program osłonowy został przyjęty uchwałą Rady Miasta w sierpniu tego roku. Jest jednym z wielu działań miasta w zakresie ograniczenia niskiej emisji w Oświęcimiu. Wnioski o pomoc w ramach programu na pierwszy kwartał w bieżącym okresie grzewczym, kwartał A, można składać w okresie od 1 do 31 października. Natomiast na drugi kwartał w bieżącym okresie grzewczym, kwartał B, od 2 do 31 stycznia 2019 roku. Dodatkowych informacji na temat programu udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, prowadzący postępowanie w sprawie uzyskania wsparcia w ramach programu.